Witam serdecznie, dzień dobry. Ja nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych. A to jest kolejny odcinek z cyklu Paragraf na dziś, w którym tym razem opowiem Państwu, jak wygląda powrót do pracy w aptece po okresie dłuższej bezczynności zawodowej. Materiał ten, jak zawsze, powstał we współpracy z serwisem rxedu.pl. Dłuższa przerwa pracy w aptece może być spowodowana naszą decyzją bądź jakąś sytuacją losową. Urlop macierzyński, dłuższa przerwa w pracy spowodowana na przykład chorobą, urlop doktorancki czy praca w innym miejscu niż apteka, na przykład w firmie farmaceutycznej czy w branży badań klinicznych, jest związana z tym, że przez jakiś czas przestajemy pełnić funkcję aptekarza, czyli przestajemy wykonywać tak typowo zawód farmaceuty. Po okresie takiej bezczynności zawodowej powrót do pracy za pierwszym stołem już nie jest naszą decyzją. Warunki powrotu do pracy w aptece określa ustawa o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie w zeszłym roku w kwietniu, czyli w 2021 roku, a konkretnie warunki te określa ustęp 1, 3 oraz 4 artykułu 37 tejże ustawy. Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu jako aptekarz w okresie dłuższym niż 5 lat, w okresie ostatnich 6 lat, a mający chęć podjęcia ponownie pracy w aptece, musi zgłosić ten fakt właściwej mu Okręgowej Radzie Aptekarskiej i odbyć uzupełniające przeszkolenie trwające nie dłużej niż 2 miesiące. Upraszczając, po prostu musimy udać się do naszej właściwej nam Okręgowej Izby Aptekarskiej, poprosić ich o wydanie pozwolenia na odbycie tego kilkumiesięcznego przeszkolenia, a o tym, jak długie faktycznie będzie to przeszkolenie, czy będzie ono trwało miesiąc czy 2 miesiące, decyduje Izba Aptekarska, biorąc pod uwagę różne czynniki, na przykład jak długi był okres naszej bezczynności zawodowej oraz czy w tym czasie mieliśmy jakąkolwiek styczność merytoryczną z zawodem farmaceuty, z naukami farmaceutycznymi. Kolejno należy zgłosić się do podmiotu, który wykona takie przeszkolenie. Musi być to apteka umieszczona na liście aptek stażowych, a więc takich, które mają pozwolenie, które są dopuszczone do odbycia w nich stażu dla studentów 6 roku Wydziału Farmacji. Należy zawrzeć z apteką stażową odpowiednią umowę, w której zawarte będą wszystkie szczegóły dotyczące przeszkolenia. Po odbyciu tego kilkutygodniowego do 2 miesięcy maksymalnie przeszkolenia, apteka, w której to szkolenie się odbywa, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwą Okręgową Izbę Aptekarską, a Izba Aptekarska zatwierdza takie przeszkolenie, o ile wszystkie warunki jego odbycia zostały spełnione. Ustawa nie określa, czy jeżeli w przeciągu powyżej 5 lat, w okresie ostatnich 6 lat stałego niewykonywania zawodu aptekarza, pracujemy w aptece, ale tylko od czasu do czasu na umowę zlecenie, bądź też pracujemy w aptece, ale na ułamkową część etatu, na przykład na 1/6, to czy konieczne jest odbycie tego uzupełniającego przeszkolenia. Docelowe informacje uzyskamy od właściwej nam Izby Aptekarskiej, natomiast często te informacje dotyczące tego, czy w ogóle musi być odbyte takie przeszkolenie przez danego farmaceutę, różnią się między izbami aptekarskimi, a więc zalecam udać się do tej naszej właściwej, docelowej Izby Aptekarskiej. Sytuacja, w której takiego przeszkolenia uzupełniającego farmaceuta nie musi odbyć, nawet jeżeli powraca do pracy w aptece po dłuższym okresie bezczynności zawodowej, jest to sytuacja zagrożenia epidemicznego bądź pandemia. Wówczas po powrocie do pracy w aptece przez okres 3 miesięcy musimy być nadzorowani przez farmaceutę, który również jest w tej aptece zatrudniony. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału Farmacja TV, do zostawienia kciuka pod materiałami, które Państwa zainteresowały i do zobaczenia.